Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Kontynuujemy praktyczne rozważania o etapach życia rodzinnego. Dziś królewska pieśń miłosna. Dlaczego z natchnienia Ducha Świętego pieśń nad pieśniami znalazła się w Piśmie Świętym? Jakie błogosławieństwa dla naszych rodzin możemy czerpać z jej treści? Te pytania będą przedmiotem naszego studium. Zapraszam na zajęcia. Witam zespół w studiu. Etapy życia rodzinnego. Wszyscy doświadczamy zmian. Mówi się, że zmiany to jedyna pewna rzecz w tym świecie. Poznajemy wiele praktycznych rad. Słuchając Słowa Bożego, staję się lepszym mężem, lepszym ojcem i lepszym mężem Bożym. Wy również stajecie się lepszymi mężami, lepszymi żonami, lepszymi ludźmi, jeśli zważacie na Boże Słowo. Oto kilka wiadomości od słuchaczy naszej szkoły. Docieramy przynajmniej do 150 krajów. Możecie do nas napisać, korzystając z podanego adresu. Bridget pisze do nas z Malezji, a dokładniej z wyspy Borneo, na której leżą trzy państwa. Witajcie, mieszkam w Malezji na wyspie Borneo. Szkołę sobotnią Hope Channel zaczęłyśmy oglądać z mamą wiele lat temu. Byłam wtedy nastolatką, oglądałyśmy te programy w piątkowe wieczory, czasami w sobotę rano. Nasza rodzina bardzo dużo czerpała z tych programów. W każdej lekcji jest coś nowego. Gdy dorosłam, mama wciąż oglądała szkołę sobotnią Hope Channel, ale my z siostrami przestałyśmy. Teraz, kiedy mieszkam z dala od domu, przypominam sobie o tych programach, gdy kończy się tydzień albo gdy nie mogę udać się do kościoła. Oglądam was w internecie, kiedy tylko mogę. Te lekcje bardzo mocno do mnie przemawiają. Dziękuję wam. Niech Bóg wam błogosławi. Posyłam wam promienny uśmiech i uściski. Jak widać, mamy różne okresy w życiu. Nieraz rzadziej sięgamy po Słowo Boże. Czasami nasz kontakt z kochającym Zbawicielem się rozluźnia. Jestem wdzięczny Bogu, że te programy pomagają wam we wzmacnianiu więzi ze Stwórcą. Dziękujemy za wiadomość z Borneo. Meryl pisze z Australii. Travis był kiedyś w Australii. Oto co pisze Meryl. Dziękuję wam za wspaniałe, dogłębne studium Słowa Bożego. Jest ono błogosławieństwem dla mieszkańców pięknego Gold Coast w Australii. Cieszymy się, że tak jest i że do nas dołączacie. A oto wiadomość od darczyńcy z amerykańskiego stanu Georgia. Hope Channel jest dla mnie błogosławieństwem. Na pewno też dla tysięcy innych widzów. Moje ulubione programy to Szkoła Sobotnia Hope Channel i Go Healthy for Good. Bądź zdrów na dobre. Dziękując Bogu za Jego rozliczne błogosławieństwa, załączam dar w wysokości $500 na posługę Szkoły Sobotniej Hope Channel. Dziękujemy za ten dar. Dziękujemy też wszystkim, którzy wspierają misję głoszenia Bożej dobrej nowiny. Aleksander pochodzi z Malawi, ale odbywa staż w Izraelu. Oto co pisze. Obecnie jestem na stażu w Izraelu. Szkoła Sobotnia Hope Channel to dla mnie sobotnie nabożeństwo. Te rozważania są poruszające. Niech dobry Bóg wam błogosławi. Módlmy się za siebie nawzajem. Cieszymy się, że odbywasz staż w Izraelu. Niech Bóg ci błogosławi. Miło nam, że możemy być częścią twojej kościelnej rodziny. Chyba nie mieliśmy jeszcze wiadomości z Tortoli, będącej jedną z brytyjskich Wysp Dziewiczych. Chętnie byśmy tam pojechali. Oto wiadomość od Filomeny. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziękuję wam za Szkołę Sobotnią Hope Channel. Nie mogę już uczęszczać do kościoła, bo mój mąż cierpi na chorobę Alzheimera. Bardzo trudno jest go przygotować do wyjścia z domu. Wasze programy naprawdę mnie uszczęśliwiają. Cieszę się, że mogę należeć do waszego zespołu. Dzielę się informacjami z moimi znajomymi.
Niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Do zobaczenia na nowej ziemi. Przesyłam wam pozdrowienia z Tortoli. Dziękujemy za tę wiadomość. Niech Bóg błogosławi ci w posłudze, jaką pełnisz na rzecz swojego męża. Na tym etapie życia też możemy okazywać niezmierzoną Bożą miłość, która nigdy nie zawodzi. Dziś skupimy się na królewskiej pieśni miłosnej. Będzie to studium skłaniające do refleksji, ale zanim do niego przejdziemy, zaśpiewajmy pieśń, której słowa zaczerpnęliśmy z psalmu 148. Jest to pieśń, którą wielbimy naszego wspaniałego Boga. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to z naszej strony internetowej możecie pobrać zarówno MP3, jak i zapis nutowy tej pieśni. Zapraszam do wspólnego śpiewu. Przydałby mi się blaszany bęben. Jestem pewien, że niektórzy słuchacze Szkoły Sobotniej Hope Channel na Karaibach, śpiewając tę pieśń, będą akompaniować sobie na takich bębnach. To bardzo radosna pieśń. Wielbimy Boga za Jego miłosierdzie i miłość. Nigdzie nie są one tak potrzebne jak w naszych rodzinach. Dziś mówimy o królewskiej pieśni miłosnej, czyli o pieśni nad pieśniami, lub o pieśni Salomona. Módlmy się, aby Bóg uczył nas przez swojego Ducha. Ojcze w niebie, w imieniu Jezusa dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest lampą dla naszych stóp. Ta niewielka księga pieśni nad pieśniami zawiera głębokie życiowe nauki. Wierzymy, że naszym nauczycielem będzie teraz Duch Święty. Oby wszyscy słuchacze Szkoły Sobotniej Hope Channel, także ci, którzy są z nami po raz pierwszy, korzystali z Twoich praktycznych błogosławieństw. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Pieśń nad pieśniami, czyli królewska pieśń miłosna. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego ta księga w ogóle znalazła się w Piśmie Świętym. Dlaczego Ewangelia Jana znalazła się w Biblii? To proste. Cała ta księga mówi o Jezusie, zawiera głębokie myśli. Ale pieśń Salomona? Taki nieskrępowany opis piękna ludzkiej miłości? Dlaczego? W grzesznym świecie obraz miłości jest zniekształcony. Bóg w ten sposób pokazuje nam, jak piękna jest miłość między mężem a żoną.
Intymność jest Bożym darem dla człowieka. Jeśli pozwolimy światu odrzeć ją z piękna, jakie Bóg w niej zawarł, to staje się czymś, co przynosi wstyd. Ale jeśli postrzegamy ją tak jak Bóg, to jest czymś wspaniałym. To jest Boży dar dla nas. Możemy się nim cieszyć. Przypomniały mi się słowa z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie wstydzili się. To prawda. Piękny dar miłości łączącej dwoje ludzi został wypaczony. Stał się przedmiotem komercji i wyzysku. Można mnożyć przykłady tego, jak człowiek pozbawia miłości. Piękna. Studiując Pieśń nad Pieśniami, widzimy, jaki jest Boży zamiar. Dlaczego powinniśmy pamiętać, że każdy aspekt naszego życia jest darem od Boga? Nie chodzi tylko o seksualność, ale o jedzenie, sen, pracę. Dlaczego nie tylko uczęszczanie do kościoła, ale każda sfera jest elementem naszego życia duchowego? To dobre pytanie. Bóg jest dawcą życia. Stworzył nas jako istoty społeczne. De facto wszystko, co robimy, wynika z Jego twórczego zamiaru. W tym sensie wszystko ma związek z Bogiem i z Jego wolą. Powinniśmy poznawać Bożą wolę względem każdego aspektu naszego życia. Myślę o pewnym tekście biblijnym. Może dokończycie ten cytat. Apostoł Paweł pisze, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie. Obejmuje to również zachowania seksualne, naszą czystość. Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więź z Bogiem wpływa na każdy aspekt naszego życia. Otwórzmy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, gdzie znajduje się opis stworzenia. Wersety 26 i 27. Zobaczmy, jak zaczęła się nasza historia i odpowiedzmy sobie na pytanie, co to znaczy, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Ranela, Księga Rodzaju, rozdział 1, wiersz 26 i 27. Sure, and I'll be reading from the New King James Version. Then God said, Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. I niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Co to znaczy być stworzonym na obraz Boga? Czy chodzi o wygląd? Pamiętajmy, że i mężczyzna, i kobieta zostali stworzeni na obraz Boga. O czym tu jest mowa? Liza? Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty. Gdy mówi stworzeni na mój obraz, to ma na myśli więź łączącą mężczyznę i kobietę. Więź, która w pewnym stopniu odzwierciedla zależności charakteryzujące bóstwo. Bóg pragnie doświadczać więzi z nami. Czyli nie wyróżniasz Adama. Tych dwoje miało tworzyć jedność. Twierdzisz, że relacje wewnątrz rodziny ludzkiej dają nam pewne pojęcie o jedności bóstwa. Nicole? Mamy cechy podobne do cech Boga. Mamy zdolność wyboru, możemy myśleć. Możemy robić rzeczy, których inne stworzenia nie są w stanie zrobić. Kyle? Wydajemy na świat potomstwo. Nie stwarzamy dzieci, ale pojawiają się one dzięki tej relacji. Bóg dał nam udział w stworzeniu. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Bóg nazywa się naszym Ojcem. Więź łącząca nas z dziećmi w pewnym sensie odzwierciedla relację Boga z człowiekiem. To jeszcze nie wszystko. Co to znaczy być stworzonym na obraz Boga? Po stworzeniu zwierząt Bóg powiedział, uczyńmy. Wierzę, że forma ta wskazuje na Trójcę. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas.
To podobieństwo przejawia się w różnych wymiarach. Może być to podobieństwo fizyczne albo zdolności, to, co możemy zrobić. Oczywiście nie jest to dokładnie to, co może zrobić Bóg, ale pewne odzwierciedlenie Jego działań, odbicie w lustrze nie jest tym samym, co odbijająca się w nim osoba, ale widać podobieństwo. Trudno mi znaleźć słowa, żeby to opisać. Ten ważny temat jest wyzwaniem dla naszego intelektu. Travis? Jezus powiedział, bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Zostaliśmy stworzeni na doskonały obraz Boga, charakter, ciało, umysł i dusza. Charakter to istotna kwestia. Podobny tekst z Ewangelii Łukasza mówi, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. Innymi słowy, wynikiem stworzenia na obraz Boga jest odzwierciedlanie Jego charakteru. Jakim wyrazem Pismo Święte streszcza Boży charakter? Miłość. Bóg jest miłością. Stworzenie na obraz Boga oznacza zdolność okazywania miłości, a możliwe jest to tylko wtedy, gdy mamy wolność wyboru. Zostaliśmy obdarzeni wolną wolą, aby odzwierciedlać piękno charakteru Boga, który darzy nas niezmierzoną i niezawodną miłością. Nie powinno nas zatem dziwić, że jedna z ksiąg biblijnych mówi o drogocennym darze ludzkiej miłości, która jest odzwierciedleniem niezmierzonej miłości Boga. Zanim porozmawiamy o miłości łączącej istoty ludzkie, przytoczcie proszę cytaty biblijne świadczące o tym, że Bóg jest Bogiem miłości. Pomyślcie o tym przez chwilę. Pewnie od razu przyjdzie wam na myśl kilka cytatów. Tygyst, przypominać się jakiś tekst? Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bóg umiłował świat. Tekst oryginalny mówi o miłości agape. Jest to miłość pełna poświęcenia. Bóg umiłował świat. Travis? List do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 2. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Tekst z Ewangelii Jana chyba wszyscy znają na pamięć. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 2. Mówimy o niezmierzonej miłości Bożej, która nigdy nie ustaje. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Nie pojawia się tu wyraz miłość, ale zamiast doznać radości, Jezus wycierpiał krzyż. Na krzyżu objawiona została niezmierzona miłość Boga. Ranela? List do Rzymian, rozdział 5, od wiersza 6 do 8. Przytaczamy teksty ukazujące charakter Boga przesycony niezmierzoną i nieprzemijającą miłością. Nie dziwi nas, że Stwórca zachęca nas do odzwierciedlania tej miłości we wzajemnych relacjach. List do Rzymian, rozdział 5, od wiersza 6 do 8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. A werset 5 mówi, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Wynika z tego, iż Bóg nie chce, abyśmy jedynie podziwiali Go jako Boga miłości, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale abyśmy okazywali tę miłość. Pedro? Również 8 rozdział listu do Rzymian kończy się pięknymi słowami. Które wersety chciałbyś odczytać? 38 i 39. Odszukajmy ten tekst. List do Rzymian, rozdział 8,
wiersz 38 i 39. W tym rozdziale czytamy też, że jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Od wersetu 38. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nasz Bóg jest Bogiem miłości i pragnie, abyśmy odzwierciedlali Jego nieogarnioną i niegasnącą miłość. Miłujemy Go, bo On nas najpierw umiłował i pragnie, abyśmy miłowali się nawzajem. A zatem księga biblijna mówiąca o pięknie ludzkiej miłości nie jest niczym niestosownym, choć można być nieco zakłopotanym, gdy pomyśli się o współczesnych patologiach. Przejdźmy do Pieśni nad Pieśniami. Zacznijmy od daru przyjaźni. Kyle, Pieśń nad Pieśniami, rozdział 5, wiersz 16. Dlaczego przyjaźń powinna być fundamentem związku miłosnego? Pieśń nad Pieśniami, rozdział 5, wiersz 16. Jego usta są pełne słodyczy, wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel, o córki jeruzalemskie. Salomon kocha już Sulamitkę, ale mówi też... Przepraszam, to są słowa Sulamitki. Mówi o ustach, o tym, że jest jej ukochanym, ale nazywa go też przyjacielem. Heidi, jesteś mężatką, masz rodzinę, ale wróćmy do przyjaźni. Dlaczego przyjaźń jest tak istotnym fundamentem każdego związku miłosnego? Przyjaźń pozwala lepiej poznać drugą osobę i zdecydować, czy w ogóle powinniśmy myśleć o małżeństwie. Czy można się z kimś przyjaźnić, ale nigdy się nie pobrać? Oczywiście. Nie pobierajcie się ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. Przyjaźń służy poznaniu drugiej osoby. Daisy, dlaczego przyjaźń powinna być podstawą zdrowego związku? Od tego się zaczyna. Nie da się pokochać kogoś, z kim nie łączy nas żadna więź. Najpierw trzeba kogoś poznać. W tym opisie miłość jawi się jako wyższa forma przyjaźni. To jest przyjaźń, ale na wyższym poziomie. Przychodzi do ciebie koleżanka i mówi: poznałam wczoraj faceta i zakochałam się. Czy to jest w ogóle możliwe? To chyba raczej będzie zauroczenie. Jeśli nie wiesz nic o nim, albo jeśli nie wiesz nic o niej, to nie ma mowy o przyjaźni, a tym bardziej o zakochaniu. Jeśli przyjaźń jest podstawą związku, to jak ją pielęgnować? Jak pielęgnować przyjaźń, aby przygotować się na kolejny poziom zaangażowania? Rozwija się ją przez wzajemne poznawanie się, szczere, otwarte rozmowy, wspólne spędzanie czasu, także w towarzystwie innych osób, zwłaszcza w kościele. To, jak ta osoba traktuje osoby starsze, może wskazywać na to, jak będzie traktować ciebie, gdy wasz związek będzie się rozwijał. Poznałem ostatnio ludzi, którzy chodzili ze sobą przez 6 lat, z czego 4 lata mieszkali daleko od siebie. Jak ten związek przetrwał do dnia ślubu? Pozostawali w kontakcie. To było w czasach, gdy listy pisało się na papierze. Nie było jeszcze e-maili. Wyobrażacie sobie życie bez e-maili? W ten sposób utrzymywali kontakt i ich więź się zacieśniała. Travis, można to podsumować jednym słowem. Czas. Tak naprawdę, jeśli chcesz przekonać się, czy wasza przyjaźń przetrwa próbę czasu, to trzeba trochę razem popracować.
To może być spore wyzwanie. Pracując razem, poznajesz słabe strony swojego partnera i łatwiej ci powiedzieć, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Próbowaliśmy razem z żoną kłaść tapetę. I chociaż nam nie wyszło, wciąż jesteśmy małżeństwem. Ktoś inny musiał zająć się tą tapetą. Przyjaźń to podstawa. Ewangelia Jana, rozdział 15, od wiersza 13 do 15. Daisy, zechcesz odczytać te wersety? Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Ranelo, co myślisz, gdy Jezus nazywa cię swoją przyjaciółką? Odczuwam wielką ulgę. Przyjacielem stajesz się z wyboru. Rodziny się nie wybiera. Z rodziną się dorasta i masz nadzieję, że twoi najbliżsi będą twoimi przyjaciółmi. To ty decydujesz, z kim chcesz się przyjaźnić. Świadomość tego, że Bóg mnie lubi, że kocha i ceni mnie tak bardzo, iż gotów był oddać za mnie życie, stwarza między nami zupełnie inny poziom relacji. To coś więcej niż przyjaźń, to całkowite oddanie, ale i na poziomie przyjaźni to też jest bardzo budujące, bo na tym świecie możesz nie mieć żadnych przyjaciół oprócz Jezusa i to wystarczy. Ranela uśmiecha się, mówiąc o Jezusie swoim przyjacielu. Żeby więzi przyjaźni mogły się zacieśniać, trzeba ze sobą rozmawiać. Jezus mógłby przyjść do ciebie i powiedzieć: Richard, mój przyjacielu. I to wszystko? Co się musi stać? Trzeba spędzać ze sobą czas, trzeba rozmawiać. Otworzyć się przed sobą. To jest potrzebne we wszelkiego rodzaju relacjach. Stajemy się bezbronni. Taka jest cena szczerości, gdy otwarcie mówi się o tym, co dobre i o tym, co złe. Nie ma wątpliwości, że przyjaźń jest najlepszą podstawą każdego rozwijającego się związku. Pieśń nad pieśniami pokazuje, że na przyjaźni się nie kończy. Pojawia się też dar miłości. Pieśń nad pieśniami, rozdział 4, wiersz 9. Nicole, pieśń nad pieśniami, rozdział 4, werset 9. Okay, Song of Songs, chapter 4, verse 9, the New International Version says: Oczarowałaś mnie, moja siostro, oblubienico. Oczarowałaś mnie jednym spojrzeniem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Naprawdę? Inny przekład mówi: skradłaś mi serce jednym swoim spojrzeniem. Co oni mu dodali do soku? Jak odróżnić zauroczenie od miłości? Nie chcę ich osądzać. To mogła być prawdziwa miłość, bo przyjaźnili się już i ich związek się rozwijał. Jedno twoje spojrzenie. Jak odróżnić zauroczenie od miłości? Kyle? Trudne pytanie. Pytamy cię ze względu na twoje doświadczenie. Tak, szczególnie małżeńskie. Oczywiście pojawia się pierwotne zauroczenie. Pociąga cię osobowość lub coś w wyglądzie tej osoby. I to dobrze. Myślę, iż Bóg chce, żebyśmy byli dla siebie pociągający, ale na zauroczeniu daleko nie zajedziesz, gdy w życiu pojawią się problemy. Prawdziwa miłość nie zatrzymuje się na powierzchowności. Pomaga nam przetrwać życiowe zawirowania.
Prawdziwa miłość to wybór, to oddanie, które sięga daleko głębiej niż powierzchowne zauroczenie. Pociąg do drugiej osoby nie jest niczym złym, ale dopiero połączenie tych dwóch czynników stanowi o szczęściu w małżeństwie. Kluczowe pojęcie to oddanie. W zwykłym zauroczeniu go brakuje. Zauroczenie mówi, podoba mi się to, co widzę. Wezmę tyle, ile się da. A miłość to oddanie i poświęcenie. To ogromna różnica. Pedro? Mówiliśmy o przyjaźni, o tym, że podoba nam się to, co widzimy. Ale myślę, że głęboka miłość kocha nawet jeśli nie widzi. Kochasz drugą osobę, nawet jeśli nie wiesz, co się wkrótce wydarzy. To jest oddanie. Okazujesz miłość nawet w trudnych czasach, a nie tylko w sprzyjających okolicznościach. Travis? Zwracając się do swojej żony, nazywa ją siostrą, czyli przyjaciółką. Jeśli mąż, patrząc na swoją żonę, mówi, jedno twoje spojrzenie i moje serce zmiękło, to z pewnością musi być w niej zakochany. Takich rzeczy nie mówi się byle komu. Czytając pewne fragmenty pieśni nad pieśniami, niektórzy są nieco zakłopotani, bo są to sceny pełne namiętności. Z księgi tej płynie ważna nauka. Myśli i uczucia nie są przekazywane drugiej osobie, jeśli się ich nie wyraża. O osobach z tej pieśni na pewno można powiedzieć jedno. Są bardzo wylewne, zarówno w słowach, jak i w czynach. W tym utworze bardzo dużo się dzieje. Słowa i czyny wyrażają to, co dzieje się w ich wnętrzu. A oto pytanie. Możecie na nie odpowiedzieć w kontekście naszych relacji z Bogiem albo relacji międzyludzkich. Dlaczego wyrażenie tego, co czujemy albo co myślimy, jest tak istotne? Tygist? Dobrze jest mówić to, co się myśli. Wyrażając swoją miłość do kogoś, potwierdzam to, co czuję. Czy ktoś będzie o tym wiedział, jeśli tego nie wyrażę? Nie. Niekoniecznie muszę użyć słów. Nieraz wystarczy mowa ciała, gesty, mimika, pozycja ciała, a nie tylko słowa. Myślę, że miłość niewyrażona wciąż jest miłością, ale nikt jej nie widzi. Ta pieśń miłosna jest pełna ekspresji. Nicole? Największym wzorem jest dla nas Jezus Chrystus, który będąc na ziemi wyrażał swoją miłość do Ojca przez to, co czynił. To nie były tylko słowa, to było uzdrawianie chorych. Jezus rzeczywiście służył ludziom. Powinniśmy brać z Niego przykład. Miłość do drugiego człowieka przejawia się w czynach. Robimy to, czego potrzebuje ta osoba. W ramach małżeńskich zajęć wyrównawczych co jakiś czas dostaję od żony lekturę, żebym był lepszym mężem. Kiedyś wręczyła mi książkę pod tytułem Pięć języków miłości. Może być ich więcej, ale ja zacząłem od pięciu. Dobrze wykorzystany czas, prezenty, słowa uznania, służba drugiej osobie i kontakt fizyczny. Pięć języków miłości. Odkrycie, których z tych języków ma dla mojej żony zasadnicze znaczenie, nie zajęło mi dużo czasu. Pewnie wolałaby, żebym wpadł na to o wiele wcześniej. Ale tak czy inaczej, odkryłem, że nadrzędnym językiem w jej przypadku jest dobrze wykorzystany, wspólnie spędzony czas. Gdybym ją ignorował i tylko przynosił prezenty, to być może nie rzuciłaby nimi we mnie, ale nie byłoby dobrze.
Jeśli miłość trzeba wyrażać, żeby jej doświadczać, to jak odkryć język miłości zarówno na poziomie przyjaźni, narzeczeństwa, jak i w związku małżeńskim? Niko? Trzeba się do tego przyłożyć. Ten język sam ci się nie objawi. Żeby przyjaźń trwała, trzeba wiedzieć, co lubi robić twój przyjaciel. Odkrywamy wspólne zainteresowania i razem się w nie angażujemy. Przyjaźń nie przychodzi łatwo, ale jeśli poznajesz czyjeś upodobania i postępujesz zgodnie z nimi, to twoje zachowanie spotyka się z akceptacją, wyrażoną słowem albo mową ciała. Ten piękny bukiet kwiatów. Dla kogoś prezent może być językiem miłości. Czyli trzeba poświęcić czas, odkryć ten język i mówić nim. A jeśli coś nie wypaliło, to trzeba spróbować czegoś innego. Kyle? Nie jestem ekspertem w tej sprawie, ale wydaje mi się, że jeśli przyjrzysz się, jak druga osoba wyraża miłość w stosunku do ciebie, to możesz dojść do tego, jak jej okazywać miłość. Tylko że mój język miłości może różnić się od języka mojej żony. Tak, ale jeśli obserwujesz, jak wyraża miłość do ciebie, to może łatwiej ci będzie mówić tym samym językiem. Trzeba będzie to sprawdzić. Ja niczego nie twierdzę. Wilbur? Myślę, że chyba nie zaszkodzi zapytać. Cóż za genialna myśl. Może się wydawać, że moim językiem miłości jest wspólnie spędzany czas. I może wyglądam na zadowolonego, ale być może jest to coś innego. Na przykład służba na rzecz drugiej osoby, więc po prostu zapytaj. Jeśli sprzątam, odkurzam, to niejako kupuję sobie szczęście. Oczywiście nie po to to robię, ale taki również jest efekt służby. Wspaniały pomysł. Zapytaj. Petrusia? Powinniśmy pamiętać, szczególnie chodzi o małżeństwa z wieloletnim stażem, że na początku znajomości nie szczędziliśmy wysiłków, aby kogoś do siebie przekonać, ale po pewnym czasie przyzwyczajamy się do siebie i odpuszczamy. Poezja przestaje ci się podobać. To niezwykle istotna myśl. Zarówno w naszych relacjach z Bogiem, jak i z partnerem życiowym, czy też z przyjacielem, powinniśmy wracać do pierwszych czynów. Jan pisze o tym w liście do zboru w Efezie. Nie porzucaj pierwszej miłości i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Mówi o tym drugi rozdział Apokalipsy. Więc cokolwiek to było, czy to w przyjaźni, czy w małżeństwie, nie zapominajcie o tym, co was do siebie zbliżyło, nawet jeśli od tego czasu minęło już wiele lat. Tygist? Powiedzmy, że jej język miłości to prezenty. A ty nie lubisz kupować prezentów. To może być coś, czego nie lubisz. Ale robisz to, bo jest to jeden z elementów waszej więzi. Mogę nie lubić długich rozmów na poważne tematy, ale angażuję się w nie, bo są ważne dla drugiej osoby. Chodzi o to, że upodobania drugiej osoby nie muszą odpowiadać temu, co zwykle robisz, ale robisz to, co ona, bo angażujesz się w ten sposób w związek. Ale jeśli jest to dla ciebie ciężarem, to być może nie powinieneś angażować się w związek z tą osobą. Myślę, że osoba jedynie zauroczona nie będzie czynić takich wysiłków, ale mogę zaświadczyć, że jeśli traktujemy kogoś na serio, to zauważymy wartość tego czynnika. Czy to będzie wspólnie spędzony czas, czy też służba drugiej osobie, i nasza miłość będzie się pogłębiać.
Mówiliśmy o przyjaźni jako podstawie zdrowego związku. Zastanawialiśmy się też nad darem miłości, która powinna być przez nas wyrażana. Porozmawiajmy teraz o darze intymnego zbliżenia. Pieśń nad pieśniami, rozdział 4, wiersz 16. Petrusia, rozdział 4, wiersz 16. Nie mówimy tylko o zbliżeniu, ale o darze zbliżenia. Powstań, wietrze z północy, i zerwij się, wietrze z południa. Przewiej mój ogród, niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Mój ogród, jego ogród. Możecie to wyjaśnić? Mój ogród, jego ogród. Czy to są dwa różne ogrody? Nie. Co ten fragment mówi o darze małżeńskiej bliskości, Renela? Widać, że dzielimy się czymś, co jest piękne. Powinniśmy patrzeć na tę księgę w kontekście tego, co Bóg zaplanował dla małżeństwa. To właśnie Boży plan czyni je czymś wspaniałym. Poprzednio mówiliśmy o piciu wody z własnej cysterny. To jest dar, który Bóg nam powierzył. To, co jest Twoje, jest także moje. Dzielimy się tym, bo jesteśmy wzajemnie sobie oddani. Z tego wzajemnego oddania płynie błogosławieństwo. Jest to piękne doświadczenie, jeśli wszystko odbywa się we właściwym porządku. Dr. Pierre Steinberg mówi o czterech filarach małżeństwa. Poczucie bezpieczeństwa w związku, bliskość emocjonalna, oddanie i bliskość fizyczna. Mogłabyś powtórzyć? Po pierwsze, poczucie bezpieczeństwa wynikające z wzajemnego zaufania, bliskość emocjonalna, czyli aspekt przyjaźni. Następnie oddanie. Postanawiasz, że jest to jedyna osoba, z którą będziesz dzielić to doświadczenie. I w końcu bliskość fizyczna. Jeśli przyjmiemy od Boga cały ten pakiet, to oboje cieszymy się czymś pięknym. Dlaczego trzeba pamiętać, że intymne zbliżenie to dar, a nie coś, co nam się należy? Dar, a nie prawo. Pedro? Miłość to dawanie, a nie branie. Czytaliśmy przed chwilą o jego ogrodzie i moim ogrodzie. Ogród to miejsce, o które trzeba dbać. Jeśli dbam o swój ogród, to jestem samolubem. Bóg dał nam ten dar, abyśmy troszczyli się o ogród drugiej osoby, o jej życie. Gdy widzimy, jakie błogosławieństwa Bóg wnosi przez nas do naszego związku, to łącząca nas więź zacieśnia się. Tygist? W tym obrazie nie widzę żadnej kontroli. Kobieta jest całkowicie uległa i mówi, żeby mąż przyszedł do swojego ogrodu, czyli do niej. Bo łączy ich wzajemne oddanie. I aby spożywał wyborne owoce. Nie dyktuje mu, które. Całkowita uległość. Jeśli ktoś ją kocha, tak jak on, jeśli ktoś jest jej oddany, tak jak on, to ona decyduje się być wobec niego tak bezbronna. Taka otwartość, takie zaufanie, taka bliskość fizyczna może pojawić się tylko w kontekście poczucia bezpieczeństwa, bliskości emocjonalnej i oddania. Apostoł Paweł napisał: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To wzajemne dzielenie się, ta otwartość pojawia się tylko w kontekście bezpieczeństwa mężowskiej miłości, która jest odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła, miłości, która zaprowadziła go
dla nas na krzyż. Nie ma tu nawet cienia jakiejkolwiek dominacji czy wykorzystywania, bo ta miłość jest odbiciem tego, co Chrystus uczynił dla nas. Po uwadze Wilbera przejdziemy do pierwszego listu do Koryntian. Jest to dar polegający na wzajemnym obdarowywaniu się. Skoro każda strona chętnie się dzieli, to nikt niczego nie wymaga i nie mówi, mam do tego prawo. Nicole? W tym kontekście wyraz uprawnienie kojarzy mi się z kontrolą, z dominacją. A dar to jest coś, czym się dzielisz, co sprawia ci radość. Coś, w czym mogą mieć udział obie strony. Uprawnienie brzmi bardzo restrykcyjnie. W ogóle nie kojarzy się z miłością. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, od wiersza 3 do 5. Liza, pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, od wiersza 3 do 5. Jak Pawłowe nauczanie na temat chrześcijańskiego małżeństwa pomaga nam postrzegać zbliżenie jako Boży dar? Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Niektórzy cytują tylko te słowa. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. A przecież podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. O czym tu jest mowa? Daisy? O dzieleniu się, o wzajemnej miłości i trosce. Nikt nad nikim nie panuje, bo oboje są sobie poddani. Jeśli służę drugiej osobie z miłości, to tak naprawdę bardziej troszczę się o jej potrzeby niż o swoje. Travis? Werset trzeci w Biblii Zaręby brzmi następująco. Mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona męża. Jeśli zawarliśmy już związek małżeński, to czułość jest tym, co jesteśmy sobie nawzajem winni. Nie powinniśmy stronić od współżycia. Jeśli żona przyzwyczaiła się do twojej czułości, a ty się od niej odsuwasz, to pozostawiasz pustkę w jej sercu. Więc trzeba się postarać. Nie można zapominać o tym, co robiło się w pierwszych miesiącach związku. Wzajemne relacje wymagają troski, jeśli nasza więź ma się pogłębiać. Skupmy się teraz na właściwym czasie i na stosowności zachowań. Pewnie różnie to bywa na świecie, ale w naszej kulturze właściwy czas jest wtedy, kiedy ujdzie ci to na sucho. Ale to nie jest biblijny punkt widzenia. Zobaczmy, co mówi o tym Biblia. Pieśń nad Pieśniami, rozdział 4, wiersz 12. Song of Solomon, chapter 4 and verse 12. Heidi, if you could read that for us. Yes. I'll be reading from the New King James Version, and it says... Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. O czym tu jest mowa? Zamknięty ogród, zapieczętowane źródło. Czekaj! Zakaz wstępu. Strefa zakazana. Później okazuje się, że mój ogród jest twoim ogrodem. A to dlatego, że są sobie wzajemnie oddani w Bogu. Jednak do tego czasu jest zamknięty, zapieczętowany, niedostępny. Dlaczego to jest tak ważne? Look at one passage.
Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, od wiersza 15 do 18. W Koryncie rozwiązłość była nie tylko czymś dozwolonym, ale pożądanym. Brzmi znajomo? Kultura, w której nie tylko pozwala się na swobodę seksualną, ale się do niej zachęca. W Koryncie była nawet elementem kultu bóstw, płodności. Słysząc dobrą nowinę o Jezusie i o planie zbawienia, ludzie ci musieli zacząć myśleć o relacjach międzyludzkich w zupełnie inny sposób. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, od wiersza 15 do 18. Kto odczyta te wersety? Pedro? I'll be reading for the New King James Version, chapter 6, verses 15. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. W oryginale odpowiednikiem wyrazu uciekać jest wyraz fuego. Pochodzi od niego angielski wyraz fugitive, czyli uciekinier. Ratuj się kto może. Uciekaj przed rozwiązłością seksualną. Po grecku porneia. Nieodpowiednie zachowania natury seksualnej od razu kojarzymy z pornografią. Ale chodzi o coś więcej. Dlaczego mamy uciekać? Mówimy o odpowiednim czasie. Dlaczego powinniśmy uciekać przed tym, co niestosowne? Pedro? Wracamy do kwestii zasadniczych. Boży charakter to miłość. Bóg pragnie ukształtować nasz charakter na wzór swojego. Niszcząc swoje ciała, wypaczamy również charakter, który Bóg w nas kształtuje. Czekając na właściwy moment, to znaczy na noc poślubną, zapobiegasz deformacji swojego charakteru. To istotna uwaga, ale nie chodzi tylko o mnie. Dlaczego Bóg mówi, żebyśmy uciekali? To niszczy też tych, którzy nas obserwują, na których mamy wpływ. Ludzi, wobec których mam świadczyć o Bogu, ale to nie wszystko. Dlaczego jeszcze powinienem strzec się niestosownych zachowań seksualnych? Bo krzywdzisz osobę, którą kochasz najbardziej. Albo pokochasz, ale jej jeszcze nie spotkałeś. Takie zachowania wpływają na nas pod każdym względem. Bóg chce, abyśmy uciekali przed tym, co krzywdzi nas i innych ludzi. Pragnie, abyśmy cieszyli się życiem, szczęściem i miłością. Do mojego biura przyszedł kiedyś pewien młody człowiek i powiedział: po kilku latach małżeństwa moja żona zmarła. To było dla niego duże wyzwanie. Do tej pory małżonkowie we właściwy sposób wyrażali swoją czułość w intymnych zbliżeniach, a teraz on znów został sam. Miał problem, bo wpadł w sidła pornografii. Powiedział mi: czuję się jak w potrzasku i nie wiem, co zrobić. Powiem wam, co odpowiedziałem temu młodemu człowiekowi, ale najpierw chciałbym usłyszeć, co wy byście mu doradzili. Powtórzmy to, o czym mówiliśmy. Pragniemy oddawać cześć Bogu i odzwierciedlać Jego charakter. Jesteśmy świadectwem dla innych ludzi. Nie chcemy zepsuć istniejącego związku lub tego, który kiedyś zawrzemy.
Teraz ten młody mężczyzna jest znowu sam. Co byście mu doradzili, Travis? Wiem dokładnie, co bym mu doradził, bo byłem na jego miejscu. Biegnij do Jezusa. U Niego szukaj źródła bliskości, a to wszystko wyrzuć. Nie dotykaj tego, nie zbliżaj się do tego. Pozbądź się tego. Udaj się do Jezusa i pozbądź się tych rzeczy. A jeśli on wciąż do nich wraca? Czyż czasami nie wracamy do tego, co nie jest dla nas dobre? I wołamy, Jezusie, pomóż mi. Jakieś praktyczne rady, Daisy? Wstrzemięźliwość czy też opanowanie to owoc ducha, sami go nie wytworzymy. To jest dar od Boga. Jeśli nie jesteś w stanie panować nad swoim popędem, powinieneś udać się do Boga i prosić, aby Duch Święty dał ci tę zdolność. Sam nic z tym nie zrobisz. Więc biegniemy do Jezusa i prosimy Ducha Świętego o wstrzemięźliwość. Wszyscy jej potrzebujemy, ten człowiek też. Liza? To jest proces, ponieważ są to zachowania uzależniające, czasami wracamy na złą ścieżkę. Dlatego trzeba być skupionym. Trzeba dalej iść ścieżką uzdrowienia i nadziei. Trzeba sobie przebaczyć oraz przeznaczyć czas na powrót do normalności, na rozwój osobisty, czas na uzdrowienie. To może być bolesne doświadczenie, dlatego trzeba przebywać w towarzystwie przyjaciół chrześcijan, którzy modlą się za ciebie, ludzi, którzy wspierają cię w tym trudnym procesie. Mogę wam powiedzieć, że on posłuchał tej rady. Pobiegł do Jezusa, zerwał z internetem i wrócił do mnie pół roku później, cały w skowronkach. Zapytałem, co się stało. Odpowiedział, poznałem piękną chrześcijankę. Ta kobieta na pewno nie modliła się o mężczyznę z uzależnieniem. A więc ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, na pewno je dokończy. Bóg nas nie ogranicza. On nas chroni. Pomaga nam doświadczać daru miłości we właściwym czasie. Pomaga nam wyrażać ją we właściwy sposób, abyśmy cieszyli się nie tylko pełnią ludzkiej miłości, ale także pełnią Jego miłości. Jeśli chcielibyście podzielić się swoim świadectwem, skorzystajcie z podanego adresu. Właściwy czas to Boży czas. Bóg pobłogosławi waszemu związkowi ponad wasze spodziewanie. Dar miłości łączącej ludzi przypomina nam o niezmierzonej i nieustającej miłości Boga do nas. Obyśmy doświadczali tej miłości w swoim życiu i we wzajemnych relacjach. Módlmy się. Ojcze w niebie, w tej pieśni miłosnej zachęcasz nas, abyśmy nie zadowalali się powierzchownymi relacjami, abyśmy kochali Ciebie i bliźnich w sposób, który przynosi Ci cześć i jest zgodny z Twoim planem. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za wspólne zajęcia. Mam nadzieję, że skorzystaliście z nich tak jak ja. Cennego daru miłości nie można trwonić. Trzeba dzielić się nim w sposób, który przynosi chwałę Bogu. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. W programie wykorzystano fragmenty Pisma Świętego w przekładzie Biblii Warszawskiej.